Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy roladę boczkową. Idealne mięso do podania na obiad, na gorąco bądź na zimno jako wędlinę. Do jej przygotowania potrzebujemy boczek surowy. Ja mam tutaj akurat 2 kilo boczku. On już jest umyty, osuszony. Wszystkie szczątki powyciągane z przypraw. Sporo majeranku, liść laurowy, rozmaryn, mielona kolendra, papryka słodka mielona i jeszcze papryka słodka mielona, ale wędzona. Oliwa z mielonym czosnkiem. 2 łyżki miodu, sól, pieprz i sznurek spożywczy do związania naszej rolady. Na początek zrobimy marynatę, tak więc oliwa z czosnkiem wędruje do miski. Sporo tej oliwy, czosnku. Miód. Pieprz. Ja lubię pieprzne, tak więc sporo pieprzu. Sól. Soli też musi być sporo. I wszystkie przyprawy z talerza. Wymieszamy wszystko dokładnie. Musi to być takie w miarę płynne. Ale też nie za mocno, żeby te przyprawy wszystkie trzymały się na mięsie. Teraz zajmiemy się mięsem. Tak naprawdę boczek można do rolady wykorzystać na kilka sposobów. Można go zawinąć od razu, tak jak jest, w całości związać. Najpierw oczywiście zamarynować. Ja wolę to zrobić w ten sposób, że go jeszcze przetniemy na połowę, otworzymy w ten sposób, dopiero go wtedy zawiniemy. On będzie miał wtedy lepszą formę, będzie bardziej okrągły. Tak więc przygotujcie sobie ostry nóż. O, spójrzcie, w ten sposób. Prosta sprawa. Powolutku, nie trzeba się spieszyć. Jakaś dziurka gdzieś tam wyjdzie, nie ma stresu. O, i mamy boczek już otwarty. I jak go teraz skręcimy, to spójrzcie. Od razu nabiera bardziej okrągłego kształtu. O, jest o wiele ładniejszy. Mięso mamy już przygotowane tak naprawdę. Kolejno bierzemy naczynie, w którym będziemy już marynować to mięso. I tak śmiało wrzucamy, nacieramy to mięso z obydwu stron. Wszędzie dokładnie, żeby doszło. Mięso mamy już zamarynowane, tak naprawdę kolejnym etapem będzie uformowanie tego mięsa, tak aby stworzyć z niego roladę. I zawijamy, staramy się zawijać boczek ciasno, dociskając go mocno. Nadajemy mu bardzo ładną formę. O. I tak przygotowana rolada musi być teraz obwiązana. Przygotujcie sobie około 2 metrów sznurka. Zaczynamy wiązać od tej strony. Przerzucamy go pod spodem. Mocno ściskamy tak, żeby nam ten tłuszczyk doszedł tutaj. O, w ten sposób, widzicie? Potem wracamy. Dociskamy go jeszcze mocniej. I końcówkę związujemy z tym początkiem.
Tak przygotowaną roladę wkładamy do naczynia, w którym marynowaliśmy ją, obtaczamy ją w liściu laurowym, przykrywamy, wkładamy do lodówki na około 12 godzin i dopiero w dniu jutrzejszym będziemy piekli ją. Niech ona ma szansę jeszcze przejść tymi wszystkimi przyprawami. Tak więc do zobaczenia jutro. Jesteśmy z powrotem po 12 godzinach. Rolada jest już zamarynowana. Wsadzamy ją do piekarnika. Pieczemy od piekarnika zimnego w temperaturze 160 stopni. 2,5 godziny. Ten czas jest wystarczający. Tak więc przykrywamy i rolada wędruje do piekarnika. Roladę boczkową mamy już zrobioną. Właśnie przed chwilką wyciągnąłem ją z piekarnika. Od Was zależy, jak ją spożytkujecie. Czy to będzie pieczeń na obiad, czy pokroicie ją jako wędlinę po ostudzeniu. Ja zademonstruję Wam, jak wygląda ona w środku dopiero jutro, ponieważ u mnie tą roladę boczkową przewidziałem na wędlinę. Odstawiam ją w takim razie do ostudzenia, potem wkładam ją na całą noc do lodówki. Jutro rano się widzimy, pokażę Wam, jak ona wygląda w środku. Tak więc do zobaczenia. Witam ponownie. Jesteśmy na drugi dzień tak naprawdę. Rolada przez całą noc leżała w lodówce. Stężało nam to wszystko fajnie. Tak więc zabieramy się za ściąganie sznurka. Pokroimy ją teraz. Chcę, żebyście zobaczyli, jak ona wyszła w środku. Spójrzcie, jak to fajnie wyszło. A, ładnie. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Pamiętajcie o tym, żeby włączyć dzwoneczek. On Was poinformuje o kolejnym fajnym przepisie. Ja życzę Wam smacznego i do zobaczenia.